Dzień dobry, Super Gołąb gości dzisiaj w Orzeszu. Jesteśmy u Michała Moronia, jest z nami Jarosław Biegański. Dobry lot. Spotykamy się tutaj w kilku celach, za chwilę pokrótce o każdym z nich powiemy. Zacząć chcemy od tego, co się dzieje u Michała, ponieważ wiele osób śledzi losy Michała. Jedno, że pomaga, ale też śledzi losy. Więc tutaj pokrótce poprosimy Michała właśnie, żeby powiedział, jak to teraz u niego ze zdrowiem wygląda. No wyglądasz dosyć dobrze, to jak Jarek mówi, to co było jakiś czas temu, a teraz jest niebo a ziemia, ale no mówię, powiedz jak to wygląda twoje leczenie teraz. Dobrze, witam wszystkich hodowców gołębi pocztowych. W tej chwili intensywnie leczę się w klinice w Żernikach Wrocławskich. Leczenie polega na podawaniu dożylnym witamin i ozonu. Ponadto jest tam hipertermia, jest to sztuczne nagrzewanie ciała do temperatury gorączki, przez co ma właśnie obronność organizmu wzrosnąć. Od operacji ubiegły już 2 miesiące, guz został wycięty razem z nerką, czuję się dobrze. Także na całe leczenie funduje teraz, czy sponsoruje fundacja, znaczy może nie sponsoruje, bo pieniążki tam niestety, ale same się nie biorą. No tak, tak. Czyli no finansowana jest tych pieniędzy, które no zbieramy. Zbieramy różne akcje, są organizowane, będą organizowane i to są te pieniądze, które, no, bo bez tego rozumiem, byłoby raczej to niemożliwe przeprowadzanie tego leczenia. Dokładnie. W tym miejscu chciałbym także podziękować wszystkim dobroczyńcom, którzy już wpłacili te pieniążki na aukcję. No niestety nie jestem w stanie podziękować wszystkim imiennie, gdyż fundacja musi przestrzegać ochronę danych osobowych i ja nie znam Państwa danych. Także ogólnie wszystkim, którzy wpłacili pieniążki, bardzo dziękuję. No dzisiaj chcielibyśmy jeszcze zaprosić na aukcję gołębi. Mhm. Też to za chwilę powiemy. Tutaj na pewno też kolega właśnie... Jeżeli mogę, że tak powiem, słowo wtrącić, witam wszystkich hodowców, hodowczynie, sympatyków, miłośników hodowli gołębi pocztowych. Tutaj dzięki uprzejmości kolegi Staśka spotykamy się po raz kolejny i chciałbym też w imieniu całego oddziału Orzeszy, na pewno w imieniu Michała, który już to przekazał, ale wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji tego lotu o życiu, które odbyło się 25 września z miejscowości Nowa Sól, podziękować, to serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczyni się do organizacji, do tych, którzy włączyli się, włożyli gołąbki na tego, ale również wszystkim sponsorom, których naprawdę było mnóstwo i to nie tylko związanych z tematyką gołębi pocztowych, ale również osoby, które w ogóle nie miały pojęcia do tej pory, jeśli chodzi o hodowlę gołębi pocztowych. Tutaj z tego miejsca chciałbym gorąco podziękować koledze Staśkowi Górskiemu, poradnikowi hodowcy, portalowi Super Gołąb za to, że kiedy zadzwoniłem z prośbą, żeby była możliwość nagrania, że tak powiem, odlotu tej gołąbki z Nowej Soli, nie było nawet minuty zawahania, wręcz przeciwnie, to wszystko, jeśli chodzi o możliwość wypuszczenia na miejscu, potwierdzenia tego odlotu wraz z ojcem, kolegą Jankiem, że tak powiem, zorganizowali to i doprawdy wydaje mi się, gdyby była zawsze taka możliwość odlotu gołąbków, to wyobrażam sobie, że ten nasz sport byłby no przecudowny. Także jeszcze raz z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję. Mhm. Również się dołączę, bo to mówię, dużo jest osób, firm, które w tym uczestniczy. Na pewno chciałoby się wszystkim podziękować. Czasami ciężko spamiętać, ale na pewno no, wszystkim dziękujemy. Kolejna nasza inicjatywa przewidziana jest na święta, na okres świąteczny. Otóż tutaj razem z Michałem Moroniem, z Jarosławem Biegańskim, jako czasopismo Poradnik Hodowcy i Super Gołąb, a także z firmą Ronfit, której przedstawicielem na Polskę jest Monika Stolarska, chcemy zorganizować aukcję. Aukcja odbędzie się w dniach od 18 do 26 grudnia, czyli takie typowo w okresie świątecznym. Będzie wystawionych około 20 gołębi od czołowych hodowców, którzy przekazali gołąbki właśnie na tą licytację.
wymienię kilka osób, które już w tej chwili przekazały gołąbki. Jest to m.in. Augustyn i Mariusz Pająk, Zygmunt i Tomasz Knapik, Sebastian Smuka, Paweł Mędrysa, Robert Grochowski, Jan Bocheńczak, Tim Kapinos-Leś, Grzegorz Lazar, Bogumił Barczyk, Stanisław Jan Górscy, Alfred Berger, tutaj ciekawostka, to jest dyrektor firmy Ronfried, właśnie, która też jest jako organizator tej aukcji. No tutaj z tej czołowej hodowli Niemiec będzie voucher na gołębia młodego na rok 2017. Będzie określona konkretna para, no jak powiedział Berger, no będzie to no z jego topowych gołębi, więc myślę, że no nie lada gratka. Co ciekawe, jednego gołębia przekaże też typowo ze swojej hodowli Michał Moron, bo no nie zapominajmy o tym, że no Michał Moron jest hodowcą gołębki, ma swoje gołębie. Tutaj, Trzeba powiedzieć, że kolega Michał przed chorobą był jednym z czołowych hodowców oddziału Orzesz, który zajmował też czołowe miejsca w naszym no dosyć mocnym oddziale. I na pewno też ten, kto wylicytuje tego gołąbka od kolegi Michała, na pewno będzie miał, jak ja to mówię, pociechę z tego gołąbka. Także serdecznie zapraszamy, bo naprawdę warto. Ja tutaj jeszcze dodam ostatnią osobę, która już też na pewno zadeklarowała, że da gołębie, nawet już ten gołąb jest, to jest Janusz Wędlocha. Wymienione osoby już przekazały gołąbki. Oczywiście prowadzimy jeszcze rozmowy z kilkoma hodowcami. Jeszcze musimy to dobrać, dlatego nazwisk tych nie podajemy. Na dniach uzupełnimy to i podamy ostateczną listę hodowców, od których będą gołębie. Oczywiście zdjęcia gołębi, rodowody, no pełna jakby dokumentacja tych gołębi będzie udostępniona w ramach aukcji, więc tam będzie można wszystko się dowiedzieć. Tutaj, żebym nie zapomniał, przy tym jak powiedziałem, że będzie gołąbek od Michała Moronia, no bardzo tutaj z taką inicjatywą, mam nadzieję, że ciekawą, chcę wyjść też w numerze styczniowym, chcę napisać artykuł o Michale. Dużo się mówi o pomocy dla Michała, no wiadomo, jest to najważniejsze. Ale właśnie no nie zapominajmy o tym, że no Michał jest hodowcą gołębi. Ja tutaj za chwilę mam w planie go troszeczkę przepytać, jak wygląda jego tego hodowla, jak to wszystko się zaczęło, jak prowadził te gołębie. Może jakąś zdradzi mi tajemnicę swoją, że coś ciekawego robił. Więc już teraz też zapraszam, w numerze styczniowym będzie artykuł o Michale o prowadzeniu przez niego hodowli gołębi. Jeżeli kolego Staśku pozwolisz, chciałbym również poinformować, że informacja o tej aukcji ukaże się w poradniku hodowcy, tutaj, którego Stasiek jest właścicielem, również w czasopiśmie Hodowca. To też chciałbym serdecznie poinformować, ale też taką może ciekawostką, bo tych aukcji na rzecz Michała, jeśli chodzi o gołąbki, jest na różnych portalach mnóstwo. Natomiast ta będzie o tyle wyjątkowa, że dzięki uprzejmości pani Monice Stolarskiej z firmy Ronfield, chciałbym to wyraźnie podkreślić, będzie możliwość podziękowania w formie, że tak powiem, takiego możliwość spotkania nawet wszystkich fundatorów nagród tych gołąbków. Oczywiście, jeżeli będą, że tak powiem, mogli być na wystawie ogólnopolskiej w Kielcach. I oczywiście wszyscy ci, którzy wylicytują te gołąbki, będą mieli możliwość odebrania takiego dyplomu podziękowania za uczestnictwo, że tak powiem, w tej aukcji. I oczywiście prosimy o jak największe pieniążki przekazywane tutaj za te gołębie. A proszę mi wierzyć, że tutaj te gołąbki to będzie, jak ja to nazywam, światowa półka. I doprawdy wiem, że ci fundatorzy, którzy te gołąbki już przekazali, którzy przekażą, stwierdzili, że oni biorą pełną odpowiedzialność, że tak powiem, za materiał, który przekazują do dalszej hodowli. No tak, ja muszę dodać. Wiem z własnego doświadczenia, że jeżeli ktoś daje już na taką aukcję, to są naprawdę gołębie takie, po których no, nikt nie może się wstydzić. To nie jest jakaś selekcja, to jakiś odrzut, jakby ktoś mógł pomyśleć. Nie, to są zazwyczaj gołębie, które mają już zostać na kolejny rok, a że jest możliwość pomocy, no to ten gołąbek idzie na taką aukcję, więc no tutaj potwierdzam, że warto się zainteresować tymi gołąbkami. I to, co mówił kolega Jarek, wszystkich fundatorów,
i osoby, które zwyciężą w aukcjach gołębi, zapraszamy na stoisko firmy Ronfit na wystawie w Kielcach. Będziemy tam wręczać, mamy taki plan, że będzie Michał osobiście wręczał takie pamiątkowe dyplomy podziękowań właśnie dla fundatorów i zwycięzców aukcji, więc już teraz też zapraszamy na to wydarzenie. Ostatnią rzecz, jaką chcieliśmy powiedzieć, to ja też... jeszcze chciałbym bardzo ważną rzecz tutaj potwierdzić. Otóż chciałbym powiedzieć, że tak, kolega Stasiej Górski, poradnik hodowcy, Super Gołąb, to jest ten portal, który praktycznie on wyciągnął do nas rękę i pomógł nam, że tak powiem, zorganizować nam jako oddziałowi Orzesze też ten lot o życie, też kwestia tych aukcji. Wiadomo, że tych aukcji ukazuje się mnóstwo, czy to na naszych gołębiach, czy tutaj które ma się niby odbyć na portalu Pitchbook Wiktora Urmana, to również ja uczestniczyłem i zapowiadałem, dlatego że żeby to było w pewnym stopniu wiarygodne i też chciałbym podziękować się. Przede wszystkim na moją prośbę. Tak jest, przede wszystkim tutaj na prośbę kolegi Michała. W pewnym stopniu, jak można zażartować, jak to Michał stwierdził, jestem rzecznikiem prasowym tutaj kolegi Michała. Oczywiście to nie tak do końca prawda, ale też żeby to było jasne, że ja tutaj cały czas główną, że tak powiem, tą organizatorem jest oczywiście portal Super Gołąb. I on właśnie w inny sposób zaproponował licytację tych gołąbków, właśnie wręczenie, wydaje mi się, tych pamiątkowych takich, że tak powiem, dyplomów w jakiś inny sposób. To też będzie w pewnym stopniu taka fajna forma. Oczywiście też porozmawiania z tymi fundatorami tych nagród, może jakiś ciekawostek się dowiedzenia pewnych, które nie da się usłyszeć, wyczytać z czasopisma, wyczytać, usłyszeć przez telefon. Bezpośredni kontakt, na który też serdecznie zapraszamy. Wydaje mi się, że to jest fajna taka inicjatywa. Tutaj właśnie podpowiedź kolegi Staśka spowodowała. Wydaje mi się, że ta aukcja będzie taką aukcją szczególną. Z tego miejsca chciałbym wszystkim też tym pozostałym portalom, które podziękować za tą akcję. Dziękujemy za każdy grosz, bo no niestety dla Michała trzeba pozbierać jak mniej więcej tych pieniążków. A jeszcze troszeczkę nam, że tak powiem, tego. Ja może nie napomniałem o tym, ale koszt leczenia miesięcznie to jest około 20 tysięcy złotych. Także no i tak, i rozumiem, że to jest jeszcze, masz jakiś taki plan leczenia, to jest tak, jakiś... No to jest co najmniej jeszcze 5 miesięcy. No. Od teraz, nie? To jest co najmniej, to oczywiście zakładając taki plan podstawowy, optymistyczny, więc tutaj widać, że no, jak się łatwo przemnoży, widać, że to są ogromne kwoty, więc tutaj... No cały czas trzeba zbierać, no i cały czas być dobrej myśli, że się uda w tym terminie. Jeszcze może informacyjnie, wszystkie zebrane pieniążki trafią na konto Fundacji Stronga. Dokładnie, z Mikołowa. I tutaj jeszcze przy okazji, jeżeli kolega Stasiek pozwoli, ja wiem, że może dużo mówię, ale chcielibyśmy również poprosić Was o przekazanie 1% z podatku, że tak jest powiem. Jest taka możliwość, bo to w sumie żadnego, można powiedzieć, nie kosztuje nic, dlatego że i tak byśmy... ten 1% przekazywali Urzędu Skarbowemu, a tutaj z własnej inicjatywy, jeżeli, że tak powiem, kolega Stasiek umożliwi nam to, a jak znam życie, to na pewno umożliwi, taką informację dokładnie, jak to powinno być wykonane, że tak powiem, ten 1% przekazany. Także tutaj też bardzo prosimy, jeżeli będzie taka możliwość, nie tylko hodowców, miłośników, sympatyków, ale może i znajomych, którzy wy jako, że tak powiem, oglądający ten filmik przekonacie, żeby tutaj w pewnym stopniu wspomóc kolegi Michała. To chyba wszystko, tak? Tak, tak. Bardzo dziękujemy za uwagę. Trochę tematów poruszyliśmy. Chyba ten najważniejszy mówię. Zapraszamy na tą aukcję od 18 grudnia i już wkrótce będą się pojawiać pierwsze wiadomości o gołąbkach, więc zapraszamy do śledzenia portalu Super Gołąb, czasopisem poradnik hodowcy. Dużo zdrowia, Michał. Dziękuję. I do następnego razu. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia.